Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. ICM powstał 29 czerwca 1993 roku jako Centrum Wielkoskalowych Obliczeń Naukowych. Założonym celem było udostępnienie zasobów obliczeniowych i wspomaganie realizacji projektów zespołów z całego kraju. Do wykonania zadań potrzebne były komputery dużej mocy. Pierwszym takim komputerem był Cray EL98. Potem były coraz szybsze i o coraz większej mocy, aż do wielkiego dnia ICM-u, kiedy to został zainstalowany Cray X1. Jesteśmy w sercu ICM, ośrodku o największym w Europie Środkowo-Wschodniej doświadczeniu w eksploatacji superkomputerów wektorowych Cray. Moc nowo zainstalowanego komputera X1 pozwala na zmierzenie się z problemami, które do tej pory nie były dostępne dla komputerów zainstalowanych w Polsce. A wszystko zaczęło się, kiedy w związku ze zniesieniem w Polsce embarga na sprzęt komputerowy czterech naukowców postanowiło tę szansę wykorzystać. Wśród nich byli Krzysztof Nowiński, matematyk, Marek Niezgódka, matematyk, Bogdan Lezing, fizyk i Lucjan Piela, chemik. Zespoły naukowe związane z ICM podejmowały badania o silnie interdyscyplinarnym charakterze w szerokim obszarze nauk. Modelowanie złożonych procesów biologicznych od skali atomowej do złożonych populacji z jednej strony, tworzenie nowych rozwiązań w zakresie modelowania wizualnego, nowych algorytmów obliczeniowych i rozwiązań informatycznych z drugich wyznaczały spektrum naszej działalności. Specjaliści z różnych dziedzin przychodzą do mnie dlatego, że mają swoje dane symulacyjne i eksperymentalne i szukają odpowiedzi, jaka informacja w nich siedzi, co w nich naprawdę siedzi. Kiedy uznano, że centrum będzie mogło realizować projekty o stopniu złożoności w skali międzynarodowej, określono szereg strategicznych dziedzin, w których będą prowadzone badania. Oto przykłady niektórych zagadnień, które do tej pory są realizowane. Pojawił się właśnie typowy interdyscyplinarny problem, gdzie trzeba było zacząć od analizy obrazu rezonansu magnetycznego, gdzie trzeba było ten obraz jakoś przerobić, tak żeby pozostał sam zarys mózgu. Następnie trzeba było uzgodnić ten obraz z elektrodami nakładanymi na skórę głowy w czasie badania. No i wreszcie dane uzyskane z tych elektrod tylko w jakiś sposób pokazać już w formie graficznej, w formie zobrazowania na tej powierzchni mózgu właśnie tego konkretnego pacjenta. Mamy na ekranie powierzchnię mózgu widoczną w dwóch rzutach i aktywność elektryczną przedstawioną po prostu mapą barwną. Miejsca silnych potencjałów ujemnych są ciemno-niebieskie, silnych potencjałów dodatnich czerwone. Już w tej chwili jesteśmy w stadium silnego napadu. Wystarczy zauważyć te bardzo mocne zmiany. To migotanie kolorów to są właśnie szalone skoki potencjałów. To jest ta patologia. Od początku powstania ICM-u wraz z moimi współpracownikami zajęliśmy się tworzeniem wirtualnych modeli złożonych procesów biomolekularnych i komórkowych. Ze znajomości sekwencji, a więc kolejności aminokwasów, jesteśmy w stanie odtworzyć strukturę trójwymiarową i elektronową układów biomolekularnych. Ze znajomości struktury możemy dalej wnioskować o funkcji poprzez symulację ruchów atomowych. Wreszcie możemy dalej przejść do badania szlaków metabolicznych, które decydują o podstawowych procesach biologicznych. W roku 1995 ICM uzyskał nominację do prestiżowej nagrody smithsonianowskiej za innowacyjne rozwiązania w zakresie modelowania wizualnego złożonych reakcji enzymatycznych. ICM jest aktywny w przygotowywaniu nowych rozwiązań informatycznych na potrzeby nauki. To dotyczy współpracy różnych grup badawczych ze sobą, tak by naukowcy z różnych miejsc, z różnych ośrodków
zarówno polskich, jak i zagranicznych, mogli współpracować razem i pracować nad wspólnymi tematami badawczymi. Z drugiej strony rozwiązania te mają umożliwić współpracę różnych grup badawczych, chemików, biologów, fizyków, tak by stworzyć nowe rozwiązania informatyczne pozwalające na badanie skomplikowanych układów, skomplikowanych problemów życia codziennego. Naszym celem jest stworzenie spójnego systemu wirtualnej biblioteki nauki, z jednej strony tworzącego możliwości udostępniania wiedzy światowej w Polsce, z drugiej tworzącego nowe możliwości i standardy upowszechniania i udostępniania polskich osiągnięć w świecie. Mówimy o bibliotece wirtualnej i z racji specjalizacji naukowej CEM-u dotyczy to głównie nauk matematycznych i przyrodniczych. W zakresie tych nauk na świecie wydawanych jest dobre kilka tysięcy czasopism naukowych, które do tej pory były w wersji tradycyjnej wydawane jako czasopisma drukowane. Dotarcie czasami do interesującego mnie artykułu z czasopisma wiązało się z koniecznością pisania próśb za granicę o przysłanie odbitki. W tej chwili w CEM-ie zgromadzone mamy kolekcje wydawane przez wydawnictwo Elsevier, wydawnictwo Springer, wydawnictwa Kluwer oraz szereg małych wydawnictw naukowych z całego świata. Jest to liczba rzędu 3000 czasopism naukowych. Do czasopism dochodzi w bibliotece wirtualnej dodatkowa forma zasobów. Są to tak zwane bazy abstraktowe i bazy faktograficzne. One obejmują jeszcze szerszy zakres wydawnictw międzynarodowych, nie tylko czasopisma, ale raporty konferencyjne, książki, różnego rodzaju formy informacji naukowej. Zadanie numerycznych prognoz pogody jest skomplikowane organizacyjnie, gdyż wymaga dostarczania zarówno danych początkowych, jak i brzegowych do modelu opisującego równania ruchu atmosfery. Dane początkowe uzyskujemy z sieci obserwacji, natomiast warunki brzegowe z modelu globalnego. Mapy prognoz szczegółowych prezentujemy z rozdzielczością 6 godzin, z wyprzedzeniem do 60 godzin. Tutaj prezentujemy temperaturę maksymalną w ciągu dnia. To jest mapa mgły i wilgotności względnej, którą często oglądają kierowcy. Ta mapa pokazuje pole wiatru nad Polską. Bardzo istotna jest prognoza opadu, która pozwala sterować własnym postępowaniem. Leki to najczęściej niezbyt duże cząsteczki chemiczne, które hamują proces chorobowy poprzez przyłączenie się w newralgiczne miejsca innych cząsteczek, które za ten proces chorobowy odpowiadają. To przyłączanie jest rządzone prawami fizyki. I my możemy te prawa fizyki symulować w komputerze, tworząc model tego układu na podstawie danych doświadczalnych i w ten sposób możemy oceniać, które cząsteczki mogą przyłączać się lepiej, a które gorzej. Możemy proponować nowym kandydatom, tym, którzy te cząsteczki dalej będą syntetyzować, tworzyć i podawać zabiegom klinicznym. W ten sposób symulacje komputerowe mogą bardzo przyspieszyć proces powstawania nowych leków. Takim przykładem zastosowań mogą być dwa ważne pola. Jeden, choroba AIDS, poszukiwanie inhibitorów w stosunku do enzymów chorobotwórczych tej choroby, a drugi obszar, z którym często się spotykamy, to nowe szczepionki na grypę. Niezbędne jest również wykształcenie nowej generacji młodych, coraz lepszych specjalistów w wielu dziedzinach. Staramy się realizować program dydaktyczny w zakresie nauk obliczeniowych i informacyjnych, dostępny dla wszystkich studentów i doktorantów, nie tylko uniwersytetu, ale innych uczelni. Podejmujemy również działania na rzecz tworzenia nowych rozwiązań poprzez uczestnictwo w wielu projektach międzynarodowych. ICEM uzyskał w szczególności status Europejskiego Centrum Doskonałości w zakresie modelowania zjawisk w układach wieloskalowych. Superkomputer Cray X1 jest systemem o architekturze wektorowo-równoległej, która jest niezbędna do rozwiązywania pewnej klasy zadań niedostępnych dla systemów tradycyjnych, równoległych, zbudowanych w oparciu o architektury symetryczno-skalarne lub masywnie równoległe. Zainstalowany w ICM Cray X1 w konfiguracji docelowej będzie
posiadał 32 procesory wektorowe oraz 128 GB pamięci roboczej, co pozwoli mu na osiągnięcie wydajności szczytowej rzędu 600 gigaflopów, to znaczy w ciągu sekundy będzie mógł wykonać 600 miliardów operacji zmienno-przecinkowych. Mamy nadzieję, że tworzone obecnie Centrum BIM badań w dziedzinach nauk biologicznych, informatycznych i medycznych utworzy nowe możliwości rozwoju nie tylko dla nas, ale wspólnie z nami dla innych zespołów naukowych z okolicy i sądzę, że z całego kraju. Robimy to z pełnym przekonaniem, że tak powinno być. Będziemy to robić jeszcze w większym stopniu. Promotorowi, panu profesorowi. Poza wyładowaniami atmosferycznymi. Na przykład proton składa się z dwóch kwarków U i jednego kwarku D. Neutron. Film został zrealizowany przez załogę Akademickiej Telewizji Naukowej serwisu internetowego ICM-u.